Mówię, sprawdzam, czyli program, w którym weryfikujemy słowa ludzi polskiego futbolu po latach. Dziś o brazylijskiej pogoni Antoniego Ptaka. Brazylijska Pogoń Szczecin. Jeden z najbardziej szalonych eksperymentów futbolu. Nie tylko polskiego, bo kto słyszałby kompletować cały zespół wyłącznie z zawodników zupełnie innej nacji? Ale Antoni Ptak był zakochany w Brazylii i stylu gry Canarinhos. Więc gdy tylko Polski Związek Piłki Nożnej zniósł ograniczenia liczby piłkarzy spoza Unii Europejskiej, postanowił wdrożyć w życie szalony plan. Zimę 2006 roku zespół spędzał, a jakże, w Ameryce Południowej. Z kadry wymiotło prawie wszystkich Polaków, a w zespole znalazło się, uważajcie, 19 Brazylijczyków. Prowadził ich też brazylijski trener. W lutym 2006 roku magazynowi Tylko Piłka udało się porozmawiać o projekcie z samym Ptakiem. Antoni Ptak zapewniał, że Pogoń będzie miała największy potencjał piłkarski w Ekstraklasie. Dowodem miał być dla niego fakt, że najlepsi piłkarze grający do tej pory w Pogoni, a więc Edi, Jules Simar czy Kaźmierczak, podczas sparingów w Brazylii nie mogą przebić się do składu. Jedynym dawnym zawodnikiem portowców, któremu się to udało, był Rafał Grzelak. A jak było? Pogoń w meczu otwierającym rundę wiosenną wyszła 10 Brazylijczykami w składzie i Rafałem Grzelakiem. Przegrała 0-3. Bywały mecze, jak z GKS-em Bełchatów, gdy portowcy wychodzili bez Polaka w składzie. A jednak na koniec rundy, w zgodnej opinii ekspertów, to właśnie polscy piłkarze, jak Grzelak, Kaźmierczak, czy sezon później Grosicki i Celeban, byli jasnymi punktami brazylijskiej Pogoni. W lutym 2006 roku Antoni Ptak sprowadził do Szczecina w swoim mniemaniu gwiazdy, wśród których najbardziej cieszył się Zamarala, byłego gracza Fiorentiny i reprezentacji Brazylii, a także Claessona, byłego finalistę Copa Libertadores. Obaj byli po 30, ale Ptak zapewniał wtedy, że choćby Claesson tak dobrze wypadał w sparingu Pogoni z São Paulo, że działacze wielkiego klubu chcieli piłkarza z marszu odkupić. Ptak podkreślał też, że Amaral czy Claesson to znane firmy w Brazylii, podczas gdy w Polsce za gwiazdę uchodził Edi, w ojczyźnie grający tylko w słabym klubie Ligi Stanowej i dzieli go od tamtej dwójki olbrzymia różnica umiejętności. A jak było? Amaral miał przebłyski, choćby bardzo dobry mecz z Legią Warszawa, ale spodziewano się po nim więcej. Całkowicie zawiódł natomiast Claesson, który szybko chciał wrócić do Brazylii i już w kwietniu pożegnał się ze Szczecinem. Żaden z nowych Brazylijczyków nie zapisał się w Polsce tak pięknie jak Edi Andradina. W wywiadzie w 2006 roku Ptak zapewniał, że buduje zespół na przyszły sezon, a teraz chce Brazylijczyków zaaklimatyzować. Liczył na kilka niespodzianek, ale generalnie wskazywał, że ważnym elementem eksperymentu jest cierpliwość. A jak było? Zespół niespodziankę sprawił przede wszystkim Ptakowi, przegrywając wiele meczów. Co do aklimatyzacji zawodników, na pewno nie pomógł fakt, że na stałe byli zakwaterowani w Gutowie Małym pod Łodzią, a na mecze do Szczecina tylko dojeżdżali. To sprawiało, że najdalszymi wyjazdami były dla nich mecze domowe. Prezesowi brakło też obiecanej cierpliwości. Budowy nie było. Latem rewolucja kadrowa wymiotła szereg Canarinhos. Zatrudnił w to miejsce znacznie tańszych, o których żartowano, że zabrano ich wprost z plaży. W lutym 2006 roku Ptak zapewniał, że piłkarze tacy jak Amaral czy Claesson byli możliwi do sprowadzenia dzięki medialnemu rozgłosowi. O Pogoni ukazał się duży reportaż w czołowym brazylijskim tygodniku sportowym. Potem materiał zrobiła stacja TV Globo. Co więcej, emitując go w czasie największej oglądalności. Według Ptaka przedstawiciele Globo zapowiedzieli, że ich reporterzy przyjadą do Brazylii zrobić kolejny materiał, a może nawet mecze Pogoni będą, uwaga, transmitowane w Brazylii. A jak było? Pogoń faktycznie wzbudzała ciekawość zarówno w Polsce, jak i Brazylii, ale głównie do pierwszego meczu, w którym przegrała 0-3 z Amiką. Globo, rzecz jasna, nie było zainteresowane transmitowaniem kolejnych porażek. W lutym 2006 roku Ptak przekonywał, że kibice Pogoni zaakceptują jego projekt, bo grało tu kilku Brazylijczyków i byli lubiani. Nowo sprowadzeni mieli być o kilka klas lepsi, więc nie wyobrażał sobie, by ci nie zostali zaakceptowani. A jak było? Kibice nic nie mieli do samych zawodników, nie ich pomysł, ale Ptak stał się wrogiem numer jeden. Uznano, że robi z klubu cyrk. Szybko stało się też jasne, że sportowo klub nie ma szans
Już latem 2006 roku powstała B-klasowa Pogoń Nowa, oddolna inicjatywa kibiców, na który to klub chodziły nawet 2000 fanów portowców. W lutym 2006 roku Ptak miał dalekosiężną wizję. Przekonywał, że brazylijska Pogoń zdobędzie w dłuższej perspektywie nie tylko Mistrzostwo Polski, ale i sukces na arenie międzynarodowej. Za wzór stawiał FC Porto, które wygrało Ligę Mistrzów, mając wielu Brazylijczyków w składzie. A jak było? Jedyne puchary za Antoniego Ptaka w Szczecinie miały miejsce pół roku przed brazylijskim eksperymentem. Wtedy zespół zagrał w Pucharze Intertoto, gdzie wyeliminował mołdawski Tiligul Tiraspol, a potem odpadł z Sigmą Łomuniec. W lutym 2006 roku Antoni Ptak na zakończenie przyznał, że sukces jest kwestią czasu. Jeśli nie wypali od razu, to będzie próbował dalej. Padły wtedy słowa: zapewniam, że nie brakuje mi cierpliwości i będę próbował do skutku. A jak było? Antoni Ptak nie próbował do skutku. Trzy rundy po brazylijskiej obietnicy zrobienia z Pogoni nowego FC Porto, Szczecinianie spadli z ligi, a potem zaczynali w czwartej lidze. Ptak spełnił tylko jedną obietnicę. Pogoń będzie brazylijska albo żadna. Szczęśliwie mówił o swojej wersji Pogoni, bo dziś portowcy walczą o mistrzostwo, a za sterami klubu stoi Jarosław Mroczek, portowiec z krwi i kości. Czy brazylijska Pogoń była z góry skazana na porażkę? W tak skrajnej formule, jaką zaproponował Ptak? Owszem, ale gdyby wyważyć proporcje i poprzeć projekt cierpliwością, a nie tylko zapewnieniami, kto wie? Szachtar Donieck od lat rozpycha się na europejskiej scenie, mając po kilku Brazylijczyków w składzie, choć mówimy tutaj jednak o zupełnie innej skali pieniężnej. A co wy pamiętacie z tamtej brazylijskiej Pogoni? Piszcie